To drodzy Państwo, otwieram to spotkanie. Bardzo mi miło, że o 18 zdecydowaliście się wziąć udział w naszym spotkaniu przygotowanym specjalnie dla Państwa. Ja nazywam się Julia Godorowska i mam przyjemność pracować w Centrum Edukacji Obywatelskiej, która przygotowała dla Państwa wyjątkowe wydarzenie z okazji zbliżającego się Tygodnia Edukacji Globalnej. To będzie spotkanie takie... Zachęcam do wyłączenia mikrofonów osoby, które dołączyły. Jest taka opcja w lewym dolnym... Jak? Wycisz. Tak? Ale co drugie to ma? Ja tutaj próbuję jeszcze wyciszyć takie osoby, które słyszę. Ale nie wszystkim się wydaje, bo jest Państwa prawie 100. A nie mam takiej opcji wycisz wszystkich. Dobra, na razie jest cisza, to korzystam. Tak, i spotkanie potrwa godzinę i podczas tego spotkania razem tutaj z trzema koleżankami i z jednym kolegą z CEO przedstawimy Państwa szczegóły tego wydarzenia i będziemy Was gorąco zachęcali do tego, żebyście jako nauczyciele, nauczycielki razem z zespołami uczniowskimi zaangażowali się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej razem z Centrum Edukacji Obywatelskiej. My będziemy się starali krok po kroku przygotować Was do tego spotkania. Przejdźmy do kolejnego slajdu. Zobaczymy zaraz, tak, w ramach krótkiego przypomnienia Centrum Edukacji Obywatelskiej, nie wiem, czy wszyscy Państwo znają naszą organizację. Jesteśmy jedną z największych organizacji pozarządowych, które zajmują się edukacją w Polsce. Wprowadzamy razem z Wami, razem z dyrekcjami szkół nowe metody pracy, nowe metody nauczania i też koncentrujemy się na wprowadzaniu różnych tematów dotyczących współczesnych wyzwań, współczesnego świata. Prowadzimy edukację globalną, edukację kulturową, edukację obywatelską i działamy już od 28 lat i co roku współpracujemy z około 40 tysiącami nauczycieli i nauczycielek z całej Polski. Zapraszam Was na naszą stronę internetową www.co.org.pl. My prowadzimy też blog edukacyjny, taki ekspercki. Tam znajdziecie zestawy różnych artykułów pisanych przez nauczycieli, nauczycielki, przez praktyków. I zachęcam Was do tego, żebyście śledzili nas, obserwowali nasz profil na kanale Facebook CEO. Jeszcze raz przypomnę o wyłączaniu... Przepraszam bardzo, tam na samej górze ma Pani możliwość wyciszenia wszystkich uczestników, bo nie słychać Pani w ogóle, tylko trzaski, ktoś miesza herbatę i tak dalej. U góry nad kropkami, jak Pani rozwinie, powinno być wycisz wszystkich. No właśnie nie mam, ale nie mam takiej opcji. A Pani jest moderatorem spotkania, czy ktoś inny? Bo ta osoba, która jakby jest głównym moderatorem, zawsze może wyciszyć wszystkich uczestników na Zoomie. Julia, być może na dole te kropki, jak masz więcej. Nie mam takiej kropki. No. Ale na dole może u Ciebie się pojawiają, na pasku menu. Mam wstrzymaj nagrywanie, zatrzymaj nagrywanie, oddzielne pokoje i transmisja na żywo. Nie mam takiej opcji. Mhm. Szukam jeszcze, to dajcie mi chwileczkę, ja przeszukam to. Tak, wydaje mi się, że Zoom coś pozmieniał, bo faktycznie kiedyś współprowadzący również mogli wyciszać. I tam, gdzie są to, trzy kropki, no. Tam jest coś takiego jak ustawienie spotkania, tam się powinno dać to wyciszyć. Ja nie mam takiego komunikatu ustawienie spotkania. To tylko host może. Mi się wydaje, że coś oni zmienili jakieś ustawienia, bo ja tutaj też widzę takie rzeczy, których wcześniej nie widziałam. Tak, też mam poczucie, że... O, wycisz wszystko, mam. Ha, ha, ha. Dobrze, udało mi się wyciszyć Państwa, ale też jeżeli ktoś jakby świadomie będzie chciał zabrać głos, to też proszę mi przerywać albo pisać w ogóle pytanie na czacie, tak mi się wydaje, że będzie najłatwiej. To Julia, ja na chwilę przerwę, tak. Jakbyś mogła wpuścić jeszcze osoby, które czekają w poczekalni, bo tutaj na czacie pojawiła się taka prośba. Dobrze. Już chyba wpuściłam.
Dobra, to jedźmy dalej z prezentacją. Nasze spotkanie dzisiaj jest realizowane w partnerstwie z naszym sponsorem, humanitarną organizacją Norwegian Refugee Council. Jest też współfinansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, a także przez miasto stołeczne Warszawa. Tydzień Edukacji Globalnej. Nie wiem, czy wszyscy z Państwa brali już udział ze swoją młodzieżą szkolną w tej inicjatywie. To jest duża taka ogólnoeuropejska inicjatywa, która ma na celu zwrócenie uwagi Europejczyków, Europejek na problemy o charakterze globalnym, na różne wyzwania, przed którymi stoimy jako wspólnota TEG, bo pod takim hasłem, pod takim skrótem dzieje się to wydarzenie. Odbywa się w trzecim tygodniu listopada i w tym roku ten czas przypada od 14 do 20 listopada. I wydarzenie dzieje się pod patronatem Centrum Północ-Południe, takiej instytucji, organizacji przynależnej do Rady Europy. I w tym roku hasło, pod którym podane to wydarzenie, to solidarnie ponad granicami. Organizatorzy zachęcają też do tego, żeby szkoły, inicjatywy, biblioteki, urzędy, które włączają się w obchody tego wydarzenia, o swoich inicjatywach, działalności informowały w internecie właśnie pod hashtagiem solidarnie ponad granicami. Możemy iść dalej z prezentacją i dzisiaj w takim gronie czteroosobowym postaramy się opowiedzieć Państwu, jaką ofertę specjalnie dla Was i dla Waszych szkół przygotowało Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest z nami Ania Mitura, która tutaj już próbowała mnie wesprzeć w obsłudze Zooma. Ania, tak, dobry wieczór. Bo ja w ogóle nie widzę Cię, Ania, ale Ty rozumiem, że się pokazałaś? Tak, jestem, okay. Jestem, jest dużo osób. Super. To Ania jest koordynatorką Tygodnia Edukacji Globalnej z ramienia CEO. Na co dzień Ania jest koordynatorką programów dotyczących wolontariatu w szkołach, jest mentorką w kursach, trenerką. I teraz mam nadzieję, Ania, że będziesz wspierać naszych uczestników i uczestniczki w czasie tego już niedługo. Tak, jak najbardziej zapraszam do kontaktu w razie pytań. Też proszę mailować. Ja dziś Państwu wysyłam wiadomość właśnie z linkiem do tego spotkania, także myślę, że wszyscy macie do mnie kontakt. Zapraszam w razie pytań, trudności, problemów. Tak więc Ania tutaj służy pomocą i będzie z Państwem w kontakcie, jeżeli zdecydujecie się wziąć z nami udział w TEG-u. Jest z nami też Justyna Zamojda, która na co dzień w CEO koordynuje programy dotyczące edukacji ekologicznej i też edukacji związanej z równością płci. I Justyna jest autorką gry szkolnej, o której Państwu opowiemy. Justyna, jesteś? Tak, jestem. Dobry wieczór. Witam wszystkich. Jestem współautorką gry i właśnie dzisiaj troszkę o niej opowiemy. Ja też będę miała przyjemność z Państwa uczniami i uczennicami współpracować na Padletach, więc pewnie jeszcze będziemy mieli kontakt, a wrócę w dalszej części spotkania. Dzięki, Julka. Dzięki, Justyna. Jest z nami Adam Kaczmarek, który również jest autorem gry korytarzowej i Adam na co dzień jest asystentem w ścieżce kursowej, wspiera nauczycieli, nauczycielki w edukacji klimatycznej i niedługo też oddam Adamowi głos i Adam opowie o... Tak. Adam, jesteś? Tak, jestem. Dobry wieczór, witam Państwa. Tak, jeszcze dodam, że też przy okazji wsparcia tej ścieżki Razem dla Klimatu, oprócz nauczycieli, też staram się wspierać uczniów przy realizacji projektów młodzieżowych i faktycznie też miałem okazję część zadań, o których trochę więcej powiem trochę później, współtworzyć. Ale na razie oddam głos Julii, a ja powrócę za parę minut. Dzięki Adam za dopowiedzenie.
Ja na co dzień koordynuję programy związane z edukacją o migracjach, a od niedawna też zajmuję się takimi działaniami poświęconym integracji dzieci z doświadczeniem migracji w szkołach. Więc to jest nasza ekipa, która dzisiaj będzie opowiadała o naszej ofercie, ale też daje znać, że nad tygodniem edukacji edukacyjnej pracuje w co więcej osób i też bardzo im tutaj dziękujemy za wsparcie, bo i zadania, i webinary, o których Wam opowiemy, zostały przygotowane przez innych koordynatorów i koordynatorki. To jedźmy dalej z prezentacją. Podczas dzisiejszego spotkania, tak jak mówiłam, wspólnie zastanowimy się, jak wykorzystać Tydzień Edukacji Globalnej do tego, żeby rozmawiać z uczniami, uczennicami na temat wyzwań globalnych, takich jak współczesna migracja, zmiana klimatu, ochrona bioróżnorodności i równość płci. Dowiedzą się Państwo, jak możecie zaangażować w konkretny sposób przez 3 dni dzieci i młodzież z Waszych szkół w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej. Będziemy opowiadali o naszej ofercie skierowanej do młodzieży. To będą webinary tematyczne dla młodzieży, gra szkolna, o której wspomniała Justyna i Adam. I krótko powiemy też o webinarze podsumowującym całą zabawę. I będzie też, mam nadzieję, czas na jakąś, na zdobycie jakiejś inspiracji, na poznanie nowych materiałów i też podniesienie motywacji albo wzmocnienie tej motywacji do uczenia o świecie. Poproszę następny slajd. Tak, tutaj widzicie Państwo 4 plakaty, które zostały przygotowane, żeby rozpromować Tydzień Edukacji Globalnej przez ostatnie 4 lata. Co roku organizatorzy działają i zapraszają do inicjatywy pod innym hasłem. Tutaj widzimy w 2019 organizatorzy nawoływali do przebudzenia się, bo to ostatni dzwonek dla klimatu. W 2020 hasło brzmiało: to nasz świat, uczyńmy go lepszym. Rok temu działaliśmy wspólnie pod hasłem: działajmy razem, to nasz wspólny świat. A w tym roku, tak jak mówiłam na samym początku, hasło tegorocznej inicjatywy brzmi: solidarnie ponad granicami. I tutaj już te hasła jakoś są wyzwaniem do działania, do zaangażowania się, do działania wspólnego pod wspólnym szyldem. Więc też tak pamiętajmy o tych hasłach i o tych tematach, bo wydaje mi się, że one nie w przypadkowy sposób tak odwołują się do wartości i postaw, które można kształtować wśród dzieci i młodzieży, biorąc udział w takiej inicjatywie. Poproszę następny slajd. My w Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowaliśmy dla Was i dla Waszych uczniów takie zaproszenie, abyście wzięli w Tygodniu Edukacji Globalnej udział razem z nami. I naszą 3-dniową inicjatywę, bo przez tyle dni będziemy się spotykać z Waszymi uczniami i uczennicami, skonstruowaliśmy pod takim hasłem: świat w szkole, szkoła w świecie. I wydaje mi się, że to może być trochę intrygujące hasło, dlatego chciałabym Was prosić, abyście weszli na link, który Justyna wrzuciła na czat. To jest link do narzędzia Mentimer i poproszę Was o to, abyście dodali jakieś luźne skojarzenia, które przychodzą Wam do głowy, kiedy słyszycie hasło: szkoła w świecie, świat w szkole. Przyznam się, że mi jest trochę trudno tutaj do Was mówić, bo zniknął numer. Aha, zniknął numer, dobrze. To ja... Ale jest link, to można spokojnie wejść przez link. Ja jeszcze raz go mogę wrzucić na czat, ale... Ja już zaraz spokojnie też podam kod. Nie mogę. No nie, Zosia z Evergreenem połączyła.
Tak, jest kod do Mentimer na czacie podany. Ania, czy możesz udostępnić wyniki i pokazać odpowiedzi uczestników i uczestniczek naszego spotkania, bo ja na razie... Tak, potrzebuję jeszcze chwili na to. Okay. Bo... Dobra, jasne. Tak. To pytam o takie jakieś pierwsze spojrzenia, które macie, jak słyszycie takie hasło świat w szkole, szkoła w świecie. Jeżeli chcecie, to ja mogę spróbować udostępnić. Może się uda, jeżeli to Anią... Nie, ja już... Już blisko jesteś? Jestem bardzo blisko, zgadza się. Tylko... A pan Daniel napisał, że nie ma głosu i nic nie słyszy na czacie. Głosu to pan nie ma, przynajmniej na Zoomie, bo ja tutaj wyciszyłam wszystkie osoby uczestniczące, ale powinien mnie pan słyszeć. Słychać, pani Grzyna napisała, to wydaje mi się, że pan będzie musiał coś tutaj sprawdzić ustawienia w swoim komputerze albo telefonie, z którego korzysta. O, pojawiły się już pierwsze odpowiedzi, jeżeli chodzi o hasło świat w szkole, szkoła w świecie, globalizacja, bliżej świata, odpowiedzialność, różnorodność, powiązania globalne. W szkole dużo się dzieje, szkoła jest oknem na świat, internet, różnorodność. Dziękuję wam bardzo za te pierwsze odpowiedzi. Ja tutaj powiem, że tych tablic z odpowiedziami jest już 7, więc... Super, widzę. One po prostu w ten sposób się wyświetlają, więc jasne. Może po kolei, jasne. Po kolei pokażę. No, otwartość, poszerzanie horyzontów. Tak, no widać tutaj z mojej perspektywy, że te wszystkie odpowiedzi, te hasła... jakoś zwracają uwagę, że rzeczywiście ta szkoła jest oknem na świat. Ja mam też takie skojarzenie, że dzieciaki często 7-8 godzin spędzają w szkole dziennie, każdego dnia i tak myślę, że to jest jakaś jedna, nie wiem, jedna trzecia ich doby, więc jestem za tym, żeby też wykorzystywać ten czas do uczenia o świecie. Dzięki Ania za wyświetlenie tych odpowiedzi. Mhm. Rozumiem, że wracamy do... Tak, wracamy do prezentacji. Prezentacji. Też. No właśnie, my te za naszą propozycję dla was i dla waszych szkół skoncentrowaliśmy wokół takich czterech tematów, które są zagadnieniami w edukacji globalnej ważnymi. To jest migracja, zmiana klimatu, równość płci i różnorodność biologiczna. I wokół też tych czterech tematów będziemy koncentrować się, działając z waszą młodzieżą w czasie tegu. Aniu, wyświetlisz kolejny slajd. Tak, i jeszcze następny. O, dzięki. No i już przechodząc jakby do samych obchodów i do terminarza, jaki wam proponujemy, to zapraszamy waszą młodzież do udziału pierwszego dnia, czyli 15 listopada we wtorek, w udziału w webinariach tematycznych, które zostały przygotowane dla młodzieży. Będą to 3 webinary, które trwają godzinę. Pierwszy będzie o 9, drugi o 10.15 i trzeci o 11.30. I będą to spotkania, wywiady prowadzone na żywo przez nas z osobami, z aktywistkami, z kobietami trzema, które zajmują się
na co dzień którymś z globalnych wyzwań. Ja zaraz więcej podam szczegółów o tych spotkaniach. Natomiast w środę i w czwartek, czyli 16 listopada i 17 listopada, zapraszamy Wasze zespoły uczniowskie składające się od 5 do 10 uczniów do udziału w grze szkolnej, przygotowanej specjalnie dla dzieci i młodzieży. Zadania w grze będą poświęcone właśnie tym zagadnieniom globalnym. W czwartek, 17 listopada, zapraszamy Was i Waszą młodzież również na takie krótkie 45-minutowe webinarium podsumowujące całe obchody. I to będzie też takie spotkanie zamykające w jakiś szczególny sposób te obchody i też będziemy mogli się wtedy też jakoś odnieść do tych wszystkich zadań, aktywności, które wykonała Wasza młodzież w czasie tych 3 dni. To poproszę kolejny slajd. I jeżeli chodzi o te webinary tematyczne 15 listopada, tak jak mówiłam, przygotowaliśmy dla Was, dla Waszej młodzieży 3 spotkania z 3 kobietami. Rozpoczniemy webinarem pod tytułem Aktywizm na rzecz migrantów i migrantek. To będzie godzinne spotkanie z Marysią Schuster, która jest współzałożycielką inicjatywy Druha we mnie masz. Być może znacie tą inicjatywę, bądź wasi uczniowie zaangażowali się już w nią. To jest inicjatywa, która polega na łączeniu nastolatków z Polski z nastolatkami z Ukrainy, które przybyły do Polski po wybuchu wojny. Więc Marysia opowie nam o tym, jak działa ta platforma, na czym im zależy, jaką społeczność budują i jak wspierają nastolatków w takiej integracji rówieśniczej. Kolejne webinarium będzie poświęcone środowisku przyrodniczemu i tutaj o tym webinarze opowie krótko Justyna. Przekazuję Ci głos. Dobra, to tak króciutko. Ja za to właśnie chciałabym wszystkich Państwa serdecznie zaprosić i Waszą młodzież na spotkanie poświęcone tematowi środowisko, różnorodność biologiczna i właśnie tej perspektywie globalnej. Chciałabym, żebyśmy właśnie przedstawili, może przypomnieli albo trochę tak wciągnęli Waszą młodzież do przyjrzenia się różnym istotnym i aktualnym globalnym wyzwaniom, które właśnie dotykają środowisko naturalne. Chciałabym również, żeby częścią tego spotkania było takie zaangażowanie albo może zainteresowanie uczniów i uczennic do podejmowania lokalnych działań na rzecz środowiska i lokalnie, i globalnie. I myślę, że właśnie tej relacji z przyrodą, temu powiązaniu, co jest globalne, co jest lokalne, będziemy się przyglądać i będziemy też starali się, żeby później młodzież po tym spotkaniu miała taki też praktyczny wymiar i narzędzia do tego, żeby działać na rzecz środowiska. Całe spotkanie będzie prowadzone przez Kasię Dytrych, która jest przyrodniczką, też osobą z ogromną pasją i z taką, która potrafi wciągnąć naprawdę w tematy przyrodnicze każdego. Dlatego zachęcam serdecznie, żebyście właśnie dołączyli na to spotkanie. Postaramy się również zaproponować jakieś takie online'owe aktywności, żeby młodzież poczuła się wciągnięta w temat, więc mam nadzieję, że to będzie przyjemne dla wszystkich spotkanie. O, i ono jest też częścią serii spotkań, o której powiem na końcu, ale na razie nie będę dodatkowo komplikowała. Dziękuję. Dzięki, Justyna. To nasze drugie webinarium, a trzecie spotkanie dla młodzieży odbędzie się pod tytułem Klimat. Mroczny sekret internetu. Czy używanie smartfona i komputera jest ekologiczne? Będzie to spotkanie z Joanną Murzyn, która jest propagatorką filozofii ekologii cyfrowej i działań na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu technologii na środowisko naturalne. Mam nadzieję, że ten taki trochę detektywistyczny klimat tytułu zachęci Waszych uczniów i uczennice do wzięcia udziału w tym spotkaniu.
I to są trzy webinary adresowane do młodzieży, które trwają po godzinie. Dzięki. Możemy przejść do kolejny slajd. Tak, to możemy jeszcze przejść dalej. I teraz oddaję głos Adamowi, który opowie Państwu o naszej propozycji polegającej na grze szkolnej Świat w szkole, szkoła w świecie. Gra będzie się toczyła w Waszych szkołach w środę i w czwartek. Adam, oddaję Ci głos. Tak, dzięki Julia. Tak, ta gra szkolna została już kilka razy wspomniana. Ja teraz postaram się trochę ją przybliżyć, opowiedzieć trochę o niej, na czym ona polega. Chociaż też podejrzewam, że pewnie niektórzy z Państwa mieli okazję na przykład w zeszłym roku już w niej brać udział, więc tym bardziej się cieszę, jeżeli się ta forma spodobała i chcą Państwo też w tym kolejnym roku też w taki sposób Tydzień Edukacji Globalnej razem ze swoimi uczniami i też z CEO świętować. No, gra jest taką istotną częścią całego festiwalu. Jedną nogą są właśnie webinary, drugą można powiedzieć gra, która, tak jak Julia już wspomniała kilka razy, będzie się odbywać w Państwa szkołach w środę i w czwartek. Jak te konkretne dni będą wyglądać, ja jeszcze powiem za chwilkę, tymczasem możemy iść do kolejnego slajdu. Bo też taką ideą, która gdzieś przyświeca też grze szkolnej, jest taka potrzeba włączenia uczniów i przybliżenia im tych czterech tematów, wokół których działamy w Centrum Edukacji Obywatelskiej w edukacji globalnej, czyli migracje, zmiana klimatu, równość płci i różnorodność biologiczna. Więc przez te zadania chcemy przybliżyć tematy, pokazać też konkretniej, jakie kwestie w tych tematach są z naszego punktu widzenia też istotne i wymagające jakiejś refleksji i też takie, które po prostu uczniowie, czy to w kontekście swoich własnych działań, czy swoich działań w szkole, czy w społeczności mogą lepiej poznać. Poproszę kolejny slajd. Sama gra będzie trwała dwa dni, natomiast będzie wymagała troszkę przygotowań. Zresztą te wszystkie rzeczy, które ja teraz powiem, to też proszę się nie martwić, jeżeli wszystkiego Państwo nie zapamiętają, nie zapiszą, bo też od razu już uprzedzę, że będzie do Państwa jutro wysyłana też instrukcja do gry, gdzie te rzeczy, o których ja będę teraz mówił, będą zawarte, także jeżeli coś umknie, to zawsze będzie można do tego wrócić, a po to też wysyłamy ją wcześniej, żeby mogli się Państwo po prostu przygotować. Co prawda jest jeszcze ponad tydzień do rozpoczęcia samej gry, ale dobrze już wcześniej spojrzeć, jakiego typu zadania się właśnie znajdują w ramach takiego przygotowania. Też dokonania jakiegoś takiego wstępnego wyboru zadań. Znaczy zależałoby na tym nam, żeby tego wyboru dokonywali uczniowie, także dobrze jest przygotować większą ilość zadań niż takie minimum, które powiedzmy dla uczniów przygotowaliśmy, żeby opublikowali, czyli cztery zadania, więc dobrze, żeby było ich więcej do wyboru, a my samych zadań mamy przygotowanych w sumie 27 i żeby też te przygotowania do tego dnia rozpoczęcia gry do 16 listopada już się zakończyły. Ja też za chwilkę po kolei te etapy tak dokładniej omówię, natomiast te przygotowania są na pewno istotne. Natomiast sama gra będzie przez dwa dni
Nie słychać teraz, bo jest pan włączony. Coś, przepraszam bardzo, coś mi ręka uciekła, ale też o tych, o tym dokładnym przebiegu za chwilkę jeszcze opowiem. Natomiast ostatniego dnia, 17 listopada, też to będzie czas, kiedy będzie można pomiędzy grupami komentować zadania i też wtedy będzie to webinarium kończące. Poproszę może kolejny slajd. Tak jak wspomniałem, tych zadań mamy 27, natomiast tak uściślając bardziej, dwa zadania są takie rozpoczynające, trochę wprowadzające w temat gry, a drugie jest kończące. Natomiast pozostałe 25 zawierają się w tych czterech blokach tematycznych, które dla nas w CEO są istotne w edukacji globalnej i spośród nich co najmniej dwa chcielibyśmy, żeby uczniowie wybrali i te dwa plus te to powitalne i końcowe, żeby było opublikowane na Padletach, żeby było widoczne też dla innych po prostu, dla innych grup. Natomiast też, jak już mówiłem, dobrze jest przygotować większą ilość tych zadań. Mogą Państwo wszystkie nawet, jeśli mają Państwo taką ochotę, a mogą na podstawie tego, dla jakich grup wiekowych są poszczególne zadania przeznaczone, co jest do przeprowadzenia tych zadań potrzebne, dokonać jakiejś wstępnej selekcji, no, mając też wiedzę i znając swoich po prostu swoich uczniów. To może kolejny slajd poproszę teraz już. W tej wspomnianej instrukcji do gry, którą Państwo trzymają, będzie między innymi właśnie taki spis wszystkich zadań do wyboru podzielonych na te cztery bloki tematyczne. Tutaj brakuje akurat tego początkowego, powitalnego zadania i końcowego, natomiast ono też tam się znajdzie. To jest taka ściągawka, pomoc, żeby móc się odnaleźć łatwiej w gąszczu tych zadań, bo ich jest niemało, bo tych tematycznych jest 25 i klikając, wchodząc w poszczególny dział, czy to międzykulturowość, migracja, czy zmiana klimatu, czy równość płci, czy różnorodność biologiczna, przeniosą się Państwo konkretnie do listy tych zadań, która będzie wyglądała tak, jak na kolejnym slajdzie za chwilkę Państwo zobaczą. Także poproszę kolejny slajd. I tutaj już będzie kilka takich informacji, które pozwolą Państwu dokonać też jakiegoś wyboru, trochę przybliżą te zadania. Przede wszystkim jest link do zadań, który będzie przekierowywał już do samej treści, ale o tym za chwilę. Natomiast tutaj się pojawia kilka takich już zajawek i wstępnych informacji, to znaczy poziom trudności, może to nie jest do końca dobre sformułowanie, natomiast tutaj zawarliśmy, dla jakiej grupy wiekowej albo o jakich grupach wiekowych myśleliśmy, pisząc dane zadanie. Więc ten poziom pierwszy jest dla klas 4-6, kolejny dla 7-8, natomiast trójka dla szkół ponadpodstawowych. Niektóre zadania mają wszystkie trzy poziomy, to już trochę w zależności od tego, ile rzeczy z danego zadania grupa zrobi, to już będzie decyzja grupy. Są też takie, które są dla konkretnego jednego. Natomiast tak czy inaczej bym Państwa zachęcał do tego, nawet jeżeli są na przykład Państwo nauczycielami pracującymi w szkole podstawowej, a jakie zadanie ma przypisany poziom tylko i wyłącznie trzeci, czyli teoretycznie nie dla Państwa uczniów, żeby też może zerknąć, jeżeli się temat wydaje ciekawy i chcieliby Państwo z tego skorzystać, bo to już od Państwa decyzji zależy, czy to będzie dla tych uczniów odpowiednie, czy nie. To są jakby nasze takie wyobrażenia i myśli, jeśli chodzi o to, dla jakiego poziomu edukacyjnego to zadanie byłoby odpowiednie, natomiast ja bym zachęcał do tego, żeby też tam wchodzić i sprawdzać,
bo może się okazać, że Państwo też chcieliby takie zadanie, które teoretycznie nie jest dla tej grupy wiekowej, też uczniom zaproponować. Też jest taka sugerowane miejsce wykonywania tych zadań, bo niektóre zadania wymagają na przykład sali informatycznej, chociaż sala informatyczna może zbyt takie konkretne sformułowanie, po prostu dostępu do komputera, więc jak ten dostęp do komputera będzie gdzieś indziej, to nie musi być wcale sala informatyczna, natomiast jest to pewna nasza taka sugestia, gdzie to mogłoby się odbywać i to też może być jakieś kryterium przy tym Państwa, przy tej Państwa wstępnej selekcji, jakie zadania chcą Państwo zaproponować uczniom. No i metoda pracy. Czasami jest to jedna, tak tutaj w tym przykładzie, czasami dwie są wykorzystywane. To też staraliśmy się tak opisywać te zadania, żeby Państwo być może chcieli zaproponować uczniom jak najbardziej różnorodne metody, a może wręcz przeciwnie, jakąś jedną konkretną i wszystkie zadania, żeby w ten sposób były prezentowane. Także to jest, mam nadzieję, jakaś też podpowiedź i pomoc w wyborze tych zadań. No i oczywiście też cele, żeby już nie wczytując się dokładnie w zadanie, więcej wiedzieć, co uczniowie będą po prostu robić, wykonując to dane zadanie. Natomiast jak się wejdzie w link do zadań, to pojawi się Państwu coś, co będzie na kolejnym slajdzie, także proszę o kolejny slajd. I może jeszcze kolejny, bo właściwie tam jest więcej takich dodatkowych informacji, co trzeba zrobić z tą kartą. Czyli jak wejdą Państwo w ten link, się pojawi karta z takim zadaniem. One mają podobny schemat z reguły, to znaczy jest wprowadzenie, czyli takie większe tło konkretnego zagadnienia, trochę przybliżające to zagadnienie, powtórzone te cele, no i przede wszystkim treść zadania i w niej na przykład piszemy, co chcemy, żeby uczniowie zrobili w szkole, w klasie, a co chcemy, żeby zaprezentowali na Padlecie, bo Padlet też tutaj jest bardzo istotną częścią wykonywania tych zadań, więc tutaj też staraliśmy się bardzo konkretnie opisać, co chcemy, żeby na tym Padlecie się znalazło, plus kody QR, które przekierowują do załączników. Zazwyczaj to są pojedyncze kody QR, czasami dwa, raczej nie więcej, bo też nie chcieliśmy uczniów zarzucać zbyt dużą ilością załączników, no bo pamiętajmy, że mają na to dwa dni i też przy wyborze tych zdań, ale jeśli zadań trzeba o tym pamiętać, że mają na wykonanie po prostu dwa dni. I ta karta powinna przed jeszcze tym 16 listopada, czy karty raczej powinienem powiedzieć, wydrukowana. Z reguły to są jedna czy dwie strony maksymalnie, żeby też jak najbardziej kompaktowe to było, a te kody QR, tak jak mówię, przy pomocy aparatu fotograficznego tak naprawdę w telefonach już teraz przekierowują do konkretnych linków. Czasami jest to coś do przeczytania, czasami coś do obejrzenia, czasami jeszcze jakieś konkretne narzędzie online'owe, to jest bardzo różne, więc tutaj też dobrze jest zadbać o to, żeby uczniowie w grupie mieli przynajmniej jeden telefon, chociaż myślę, że to akurat nie będzie problem, no i żeby też zadania były wywieszone w szkole w jakichś widocznych miejscach. To też w ramach przygotowania, za chwilkę też o tym powiem, można poinformować uczniów, gdzie te zadania można ewentualnie znaleźć, przy jakich na przykład salach, a można też stworzyć mapę. To już zależy od Państwa, jak Państwo chcą to zorganizować, ewentualnie przygotować materiały, chociaż z reguły kody QR powinny być wystarczające. Przed przygotowaniem, w ramach przygotowania właściwie, a przed przeprowadzeniem festiwalu dobrze jest już mieć przygotowany link, taki link do Padletu otrzymają Państwo do 15, czy konkretnie 15 listopada, więc tego 16 listopada, jak uczniowie będą zaczynać grę, dobrze jest im ten link przekazać. To też poproszę może kolejny slajd. Może jeszcze jeden, to już od razu trochę więcej powiem o tym Padlecie, bo to też jest ważna część tej gry. Obok tego, że będzie się to działo faktycznie stacjonarnie w szkołach, to
to Padlet jest taką platformą internetową, która umożliwia też podejrzenie tego, co się dzieje w innych grupach. Będzie taka wirtualna tablica, na której uczniowie będą właśnie zamieszczać wyniki swoich prac. Tak jak wspomniałem na początku, takie wymagane są 4 zadania, czyli początkowe, końcowe, no i 2 pośrodku jakieś tematyczne. To, czy obydwa będą z jednego bloku tematycznego, czy z 2 różnych, nie ma znaczenia. Oczywiście mogą uczniowie zrobić więcej zadań tak naprawdę, natomiast jeśli chodzi o Padlet i umieszczenie, na Padlecie to, żeby były te 2, czyli początkowe, końcowe plus 2 tematyczne, w sumie 4. Padlety będą już od rana dostępne. Tam będzie można między innymi Justynę spotkać, o czym Justyna wspominała. Będą dostępne też w czwartek, przy czym w czwartek od 12 będzie też możliwość komentowania i do tego też dobrze, żeby Państwo zachęcili uczniów, jak umieszczą te zadania na Padlecie, żeby też zobaczyli, co inni uczniowie z innych szkół, z innych miast zrobili, jakie zadania wykonali. Być może wybrali te same, żeby też spróbowali skomentować, co ich koledzy, koleżanki z innych miast, z innych szkół zrobili. Ta możliwość komentarzy właśnie w czwartek od 12 będzie dostępna. Jeśli chodzi o tą ilość zadań, to mówię o tych 4, żeby były umieszczone na Padlecie, a z drugiej strony też zachęcam do tego, żeby większą ilość zadań zrobili uczniowie i jeżeli uczniowie, uczennice zrobią więcej tych zadań, to dobrze jest zadbać o to, żeby mieli gdzie się jeszcze też tymi zadaniami pochwalić. Można to zrobić na godzinie wychowawczej, na kolejnej lekcji przedmiotowej, w zależności od tego, jaki przedmiot Państwo prowadzą, żeby nie poprzestali na z jednej strony tych 4 zadaniach, a z drugiej strony, żeby też mieli możliwość oprócz Padletu i pokazania tych wyników pracy swojej uczniom z innych szkół, też żeby była taka możliwość w szkole na jakiejś na przykład lekcji. Poproszę kolejny slajd może. No, to są takie też informacje trochę podsumowujące, to już o nich mówiłem kilka razy, natomiast tak wracając jeszcze do tego wstępu i rozpoczęcia, czyli ten dzień 16 listopada, czwartek, od 9 padlety są włączone, takie wprowadzenie do gry też będzie w instrukcji, będzie film, który chcielibyśmy, żeby uczniowie obejrzeli przed przystąpieniem do gry, który trochę w ten temat edukacji globalnej uczniów wprowadzi. To będzie też moment na to, żeby zrobić zadanie takie początkowe, powitalne, które też wprowadza w te cztery tematy, które później uczniowie będą mogli tak konkretnie już zbadać i zgłębić. No i to też jest moment, żeby przekazać uczniom właśnie link do Padletu, zobaczyć, jak on działa. Sama instrukcja też, jak posługiwać się tym Padletem, będzie też w tym opisie gry, który Państwo jutro otrzymają. Kończymy 17 listopada. Tam niektórzy z Państwa pewnie zauważyli, że tam jest godzina do 15. Tutaj jest napisane do 14, ale już tłumaczę, o co chodzi, ale przy okazji też można już dać kolejny slajd, bo do godziny 14 w czwartek powinni uczniowie te 4 zadania opublikować na Padlecie. Natomiast do 15 jeszcze będą mogli jakieś uzupełnienia wstawiać, też komentować na przykład zadania zrobione przez uczennice i uczniów z innych szkół, więc do 15 będzie cały czas taka możliwość, a do 14 taka jest sugestia, żeby już to, co zrobili, te 4 zadania, żeby faktycznie się pojawiły, bo o 14 będzie webinar podsumowujący cały festiwal i
grę, ale też właśnie webinary, więc zależy nam na to, żeby wszystkie grupy, które będą brały udział w całym festiwalu i w grach na nim były, także zapamiętajcie Państwo też tą godzinę 14, żeby z uczniami, o ile tylko będziecie mieć taką możliwość, się na tym webinarze pojawić, a sam link do tego webinaru też będzie w instrukcji do gry, także to będzie takie kompendium wiedzy, gdzie wszystkie te informacje, które ja przekazałem i moje koleżanki przekazały, jeszcze przekażą, tam też Państwo jeszcze znajdą. Także tyle z mojej strony na ten moment, a tymczasem już chyba Julii przekażę. Tak, dziękuję Ci, Adam, bardzo. Dziękuję, Adam. I w ten sposób Adam opowiedział nam o grze. Poproszę Aniu, żebyś przeskoczyła na slajd 31. I jeszcze kolejny. Tak, więc ci z Państwa, którzy jeszcze się nie zarejestrowali na festiwal internetowy, to do tego zachęcamy. Link dziewczyny zaraz wrzucą na czat. Można się zgłaszać i na te webinary dla młodzieży, i na tą grę, o której opowiedział Adam, za pośrednictwem formularza internetowego. I Aniu, poproszę jeszcze 34 slajd, jakbyś mogła wyświetlić. O, tutaj. I tutaj przekazuję głos Justynie, która opowie o innej inicjatywie, która toczy się wokół ochrony środowiska. I tutaj w tym momencie jakby kończymy mówić o tym festiwalu internetowym z okazji tego, ale proszę jeszcze się nie rozłączać, bo mamy jeszcze kilka takich zasadniczych informacji. Justyno, przekazuję Ci głos. Dobrze, to ja spróbuję tak w miarę krótko, bo mamy jeszcze pewnie czas na kilka pytań. Tak jak już wspominałam wcześniej, nasze spotkanie dotyczące wyzwań środowiskowych i też środowiska globalnie, to jest pierwsze spotkanie w ramach serii Młodzież stawia na środowisko i to jest taka seria spotkań, w ramach której będziemy zapraszać młodzież w różnych obszarach dotyczących właśnie ochrony środowiska do tego, żeby przyglądali się wyzwaniom, wyzwaniom środowiskowym i rozwiązaniom różnych wyzwań, z którymi obecnie natura się mierzy. W ramach każdego spotkania zaprosimy młodzież też do tego, żeby działali w swojej szkole na rzecz środowiska, żeby też zwracali większą uwagę na środowisko w swoim takim życiu codziennym. I mówię o tym dlatego, że jakbyś Aniu mogła kolejny slajd, że to spotkanie wtorkowe 15 listopada będzie pierwszym w serii i później będą jeszcze 4 kolejne, mniej więcej co miesiąc z taką przerwą styczniową. I tak jak sama nazwa mówi, seria, będzie to jakiś taki proces, do którego zapraszamy młodzież. Oczywiście można wziąć udział tylko w tym wtorkowym wydarzeniu, można również później zapisywać się na kolejne spotkania. Ja zachęcam gorąco do tego, żeby Państwo zastanowili się nad właśnie całą serią, nad 5 spotkaniami i dołączali do nas co miesiąc. Ta seria będzie odbywała się tylko online. Przy 4 spotkaniach będziemy wysyłali do młodzieży właśnie jeszcze taki certyfikat ukończenia całej serii. Więcej informacji jest na stronie internetowej i też na tej stronie będzie zawsze informacja o aktualnej rekrutacji. A mówię o tym, bo już we wtorek będą Państwo uczestnikami tej serii, więc to już jest dobry początek do tego, żeby wziąć udział w kolejnych spotkaniach. Te spotkania, to będę jeszcze mówiła szczegółowo przy każdym spotkaniu, w których godzinach. Najbliższe spotkanie 15 listopada, tak jak wcześniej opowiadaliśmy, będzie o 10:15. Akurat to pierwsze jest w ramach tego, kolejne będą już takimi osobnymi tworami, że tak powiem, będą się odbywały już bez całej otoczki festiwalowej. Ale na pewno będę się do Państwa odzywała jeszcze ze szczegółami, tylko po prostu zapraszam serdecznie i gorąco do całej serii. Dziękuję. Dzięki, Justyno. Jeszcze mam, wiem też, że część z Państwa pracuje w bibliotekach szkolnych, więc specjalnie dla Was jest
konkurs przygotowany dla bibliotek z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej, związany ze zmianą klimatu i z globalnymi wyzwaniami. Można wygrać zestaw książek o klimacie, plakat, publikację Centrum Edukacji Obywatelskiej, a zadanie polega na zorganizowaniu jakiejś małej akcji w bibliotece, jakiejś aktywności czytelniczej skoncentrowanej wokół ochrony klimatu. Więcej informacji jest na stronie internetowej. Właśnie wysłałam link na czacie. To jest taka aktywność skierowana do bibliotekarzy i bibliotekarek. I teraz myślę, że jest czas na pytania. Jeżeli Aniu możesz wyświetlić slajd 33 albo w ogóle może wyłączyć prezentację i może najlepiej wyłączyć prezentację, tak żebyśmy jeszcze otworzymy taką przestrzeń na ewentualne pytania i wątpliwości. Sporo rzeczy się już pojawiło na czacie. Państwo wpisywali różne pytania i wątpliwości. Tutaj staraliśmy się odpowiadać, ale może jeszcze ktoś chciałby zabrać głos i zadać pytanie na forum. To zapraszamy. Dzień dobry. Dobry. Ja odnośnie grupy. Rozumiem, że nazywam grupę, ale nie, nigdzie nie podaję, jak będę rejestrowała imienia i nazwiska. Tak, jest potrzebna nazwa grupy uczniowskiej bez imion i nazwisk, jeżeli dobrze zrozumiałam pytanie, bo trochę przerywało. Tak. Tak, to mamy tutaj jasność. Myślę, że jeżeli jest taka potrzeba i chęć wśród Państwa, to możemy pokazać, jak wygląda ten formularz zgłoszeniowy. I też jest pytanie na czacie, gdzie można znaleźć link do webinarów? Link do webinarów będzie umieszczony w... Tak, link to jest ten sam jakby link, co na... Cały festiwal, tak? Można zgłosić się tylko na webinary lub również na do gry korytarzowej, bo tam jest takie pytanie, czy biorą Państwo również udział w grze korytarzowej. Za chwilę znajdę ten link. Liczebność masz go, grup Justyna pod ręką może. Od 5 do 10 osób. Ja już wysłałam ten link do rejestracji. Też napisałam, że tam właśnie można zaznaczyć webinary, w których chce się wziąć udział. O. Dobrze, ja go za momencik pokażę, jak wygląda ten... Tutaj zapisy na festiwal w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Tak wygląda. Link jest na czacie wrzucony. Tutaj należy właśnie zaznaczyć, czy zgłasza się tylko siebie, na przykład na webinar wybrany lub dwa webinary, tak? Albo grupowe, całą klasę, grupę uczniów. I tutaj można wybrać temat webinaru. Tutaj jest takie zastrzeżenie, że maksymalnie na dwa webinary ze względu na ilość miejsc, ale myślę, że jeżeli byłyby wolne miejsca, to jak najbardziej można będzie zgłosić się również na trzy, bo chyba tutaj dziewczyny poprawcie mnie, jeśli... Można tutaj. Tak, po prostu chcemy dać wszystkim szansę, stąd jest to ograniczenie, ale jeżeli by się okazało, że są wolne miejsca, to jak najbardziej można skorzystać ze wszystkich webinarów. No i tutaj jest właśnie, można odpowiedzieć dodatkowo, czy zespół weźmie udział w grze korytarzowej. Dobra. Mogę się spytać tylko? Proszę. Tak, proszę. Bo ja zaznaczyłam, że nie weźmie udział w tej grze korytarzowej. Ja myślałam, że ta gra, że ja muszę jakąś grę zrobić. Moje dzieci zadania chcą rozwiązywać. Jak ja zaznaczyłam, że nie, to nie będą mogły rozwiązywać? Po prostu zapraszam do ponownego wypełnienia formularza, bo jeżeli zaznaczyła pani, że nie, to ja po prostu tego zespołu nie uwzględnię na padlecie. Chodzi o to, że każdy zgłoszony zespół, który zostanie tutaj oznaczony, że weźmie udział w grze korytarzowej, my dodamy na padletach, czyli na tych tablicach internetowych. To ja to źle. Każdy będzie miał swoją kolumnę. Dobra, to ja jeszcze raz wyślę te moje... Tak, proszę wysłać jeszcze. Jasne. Dobra.
Czy w webinarze może wziąć udział więcej, znaczy powiedzmy więcej niż 10 osób, na przykład w skali mieści 20, a potem do gry korytarzowej będzie te 50 osób? Rozumiem, że to będzie szło z jednego komputera, tak? Tak, w takim przypadku oczywiście, że w webinarach myślę, że może wziąć udział po prostu cała klasa, jeżeli będzie webinar po prostu wyświetlony w czasie zajęć, tak, młodzieży, więc tak, właśnie trzeba o to mi ich tutaj... Może wziąć... Tak, jak najbardziej oczywiście. Dziękuję. Natomiast jedna klasa, żeby tworzyła jeden zespół, biorąc udział w grze, to jest po prostu za dużo, bo tak naprawdę będzie im ciężko podzielić się zadaniami faktycznie, tak żeby wszyscy się zaangażowali, dlatego zależy nam, żeby te zespoły jednak liczyły mniej osób, bo wiadomo, to po prostu jest zbyt wiele osób, żeby mogli pracować w grupie. To dzięki Ania za odpowiedzi twoje. Ja mogę mieć jeszcze jedno pytanie? Proszę. My nie damy rady wziąć udziału w webinarach, dlatego że z tą grupą po prostu o tej godzinie nie mam lekcji, mam z innymi klasami, ale chcemy udział wziąć w tej grze korytarzowej, więc w jaki sposób mam to zrobić? Tak, właśnie widzę, że my chyba nie uwzględniliśmy tej opcji, ale mogę to zmienić tak, żeby po prostu wybór webinaru nie był, w sensie ta część nie była obowiązkowa. Po prostu jak ktoś chce, to wybiera temat webinaru, a jak nie, to bierze udział tylko w grze korytarzowej. Ale to też, proszę dziewczyny, poprawcie mnie, czy udział w webinarach jest obowiązkowy, żeby wziąć udział w grze. Ja w tym czasie po prostu mam lekcje z innymi klasami i nie jestem w stanie brać udziału akurat w tych trzech terminach. No żaden mi nie odpowiada. Nam zależało na tym, żeby młodzież wzięła udział minimum w jednym spotkaniu i zrealizowała 4 zadania po to, żebyśmy później uznali to za komplet i w ramach tego kompletu młodzież otrzymuje certyfikat ukończenia festiwalu. Zastanawiam się, czy też opcją na przykład dla pani i dla pani młodzieży nie byłoby to, żeby zaznaczyć webinar i później go obejrzeć w innym terminie, ale... No właśnie, czyli jest taka opcja? No nie, to musiałoby być zastępstwo, proszę panią, bo ja w tym momencie po prostu mam lekcję z inną klasą fizycznie. Natomiast właśnie, czy jeżeli się zapiszemy na webinar, czy my możemy obejrzeć go w innym czasie? Można obejrzeć, oczywiście jak się ogląda online, no to można zadawać pytania i to jest bardziej takie na żywo i interaktywne, ale można obejrzeć w późniejszym terminie, no bo wiemy, że państwo mają różne tak, my planujemy nagrywać wszystkie te webinary, dobra, natomiast jeszcze super. Nie mamy pewności co do tego, kiedy dokładnie one zostaną udostępnione i w jakiej formie. Tutaj musimy dopracować tą ofertę, jeżeli chodzi o udostępnienie, bo to też oczywiście się wiąże z jakimiś przygotowaniami, tak? Te nagrania trzeba zmontować, jakby wgrać, udostępnić, więc to też będzie po prostu trzeba na to chwilę poczekać. Dziękuję bardzo za te pytania. Wydaje mi się, że też państwo mogą dostać odpowiedzi na jakieś jeszcze wątpliwości, pytania, też zapoznając się z tym materiałem informacyjnym, który państwo otrzymają jutro najprawdopodobniej, bo tam będą wszystkie informacje, które też tutaj padły na spotkaniu, więc będzie można się spokojnie z tym zapoznać. Na zakończenie, bo tak patrzę na zegarek, to bardzo was proszę o uzupełnienie takiego krótkiego pytania odnośnie Tygodnia Edukacji Globalnej. Ja wrzuciłam na czat link do takiego pytania podsumowującego, ewaluacyjnego to spotkanie, więc będę wdzięczna za waszą odpowiedź. I zapraszamy do kontaktu właśnie z Anią Mizurą, która tutaj udzielała odpowiedzi. Ania jako koordynatorka na pewno będzie się starała odpowiedzieć na wszystkie pytania i też zaspokoić państwa potrzeby, jeżeli chodzi o realizację tego w szkołach. Więc ja chciałabym tylko jeszcze zapytać, mogę mieć pytanie? Tak. Czy placówki, tak jak nasza szkoła, czy nauczyciele również otrzymają taką informację czy certyfikat, że brały udział w tym zajściu?
My też proponowaliśmy takie zaświadczenia dla uczniów, uczennic, gdzie była informacja o tym, kto był opiekunem, opiekunką takiego zespołu. Czy takie rozwiązanie to też jest to, co dla Państwa jest takim dokumentem? Znaczy może bardziej, ponieważ nasza szkoła też bierze udział w szeregu innych działań, też w konkursach jakości i tak dalej, i czasami potrzebujemy takiego właśnie zaświadczenia, że szkoła brała udział, tak jak tutaj w tygodniu tej edukacji globalnej, i dla nas jakby stanowi też taką podporę, że tak powiem, fizyczną, tak, że faktycznie żeśmy brali udział jako placówka. Rozumiem, że my wystawiamy tym zespołom uczniowskim takie zaświadczenie, że to tam od 5 do 10 osób brało udział w takiej inicjatywie, że też nie cała placówka. To wydaje mi się, że tak jakoś my z naszej perspektywy. Nie wiem, a może stworzyć, może można by było stworzyć coś takiego, żebyśmy sobie, nie wiem, sami pobrali taki dokument. Państwo tylko byście przygotowali z jakimiś tam odpowiednimi adnotacjami, a my byśmy sobie sami, na przykład te osoby, które by chciały, mogłyby sobie pobrać. Wydaje mi się, że my po prostu będziemy Państwu udostępniać takie zaświadczenia, gdzie będzie nazwa zespołu, z jakiej szkoły zespół dołączył i tam informacja, kto był opiekunem, opiekunką, tak żeby każdy był zauważony, ale żeby to też było skupione nie wokół tego zespołu. Mhm. Super, fajnie, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ania, wyłączysz tą prezentację? Tak, żebyśmy jeszcze zobaczyli. Mogę mieć jeszcze jedno pytanie? Tak, proszę. Ja mam takie pytanie odnośnie tego, co zdarzyło się, nie wiem, czy w ubiegłym roku, czy 2 lata temu, tam uczniowie pracowali na Padlecie i zdarzyły się takie niefajne wpisy uczniów z różnych szkół. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie, czy jest jakaś możliwość, żeby w tym ograniczyć to, bo to tak spowodowało taki niesmak wśród tych pozostałych, którzy tam się bardzo zaangażowali, uczniów. Czy jest jakaś szansa na to, żeby temu przeciwdziałać? Ogólnie my raczej, tak jak w zeszłym roku, i nie pamiętam, Pani Aniu, czy to było w tym, w zeszłym tego, czy nie wiem, jeszcze czy poprzednim. Nie, czy w ubiegłorocznej edycji, nie pamiętam dokładnie, pamiętam tylko, że mi uczniowie moi zgłaszali właśnie takie nieprzyjemne, takie... No my tam tak się staramy Można zablokować wpisy, tak, po prostu będą, komentarze uczniów. Będą blokowane, to na pewno. Będą blokowane komentarze, na pewno... W środę, w czwartek otwieramy komentarze na 2 ostatnie godziny, żeby młodzież mogła ewentualnie sobie wysłać jakieś takie właśnie wsparcie, ale my tam też będziemy, więc chcemy też w razie czego szybko reagować i mam nadzieję, że do takich sytuacji nie dojdzie. Okej, dziękuję. Będziemy się starali na pewno, tak. Aniu, wyłączysz tą prezentację? Tak, chciałabym jeszcze zobaczyć się z tymi osobami, które mają włączone kamerki na zakończenie. Dzięki. To drodzy Państwo, wydaje mi się, że musimy już kończyć nasz bardzo, bardzo dziękuję za Waszą obecność. Tak, dziękuję za Waszą obecność i mam nadzieję, że tych osób, które się jeszcze nie zarejestrowały na nasz festiwal, zachęciliśmy do tego, żeby to zrobiły. No a przede wszystkim, że nikogo nie zniechęciliśmy. Trochę to może wyglądać na skomplikowaną akcję, ale mam nadzieję, że ta instrukcja jeszcze w formie pisemnej Wam jakoś też pomoże i Was wesprze. Tydzień Edukacji Globalnej rusza od następnego poniedziałku, więc jest jeszcze czas na ochłonięcie i też na zapoznanie się z tymi instrukcjami, z treściami. Więc bardzo dziękuję, brawo dla nas wszystkich, którzy tutaj wytrwali do tak późnej pory i bardzo się cieszę i do zobaczenia następnym razem.